Czy to będzie dobry książkowy dzień? Tak, o ile sytuacja troszkę za bardzo nie wymknie się spod kontroli, bo pingwinek i szczeniaczek, idealne święta, to jest też trochę przepis na katastrofę, przynajmniej teoretycznie, bo musicie wiedzieć o tych bohaterach dwie rzeczy. Szczeniaczek to jest ten spontaniczny, zwariowany, który lubi iść na całość, a pingwinek jest taki spokojny, rozważny, lubi, żeby wszystko było z umiarem zaplanowane, poukładane, więc jak ta dwójka zabiera się za organizowanie świąt, to chyba trudno im będzie się dogadać. Chyba? To jest książka pod patronatem aktywnego czytania i od razu Wam mówię, heheszki gwarantowane, zaglądamy. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogą, tworzę blog Aktywne Czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz podcast nie tylko dla mam. I już Wam trochę zajawiłam, co w tej patronackiej książce będzie się działo. W ogóle ilustracje są tutaj fantastyczne i takie bardzo z werwą. Jeżeli szukacie książki, przy której można się pośmiać, przy której trzeba też złapać trochę dystansu, która pokazuje różne podejście do świąt, ale głównie ona jest moim zdaniem taka do pochichrania się, to jest właśnie dobry pomysł. Zobaczcie, ile tutaj się dzieje. Kartkujemy od razu. Super picture book. I zresztą tłumaczony przez Basię Supeł. I tak, mamy tutaj tego szczeniaczka, który od razu taką ma wizję. I mamy tego pingwinka, który no tak spokojnie i tak rozważnie, więc diametralnie się chłopaki od siebie różnią. I ten dialog tutaj między nimi, no bo przygotowujemy się do świąt, polega na tym, że pingwinek próbuje coś powiedzieć, próbuje opowiedzieć, co by chciał zaplanować, takiego właśnie swojego poukładanego i wymarzonego, a szczeniak co chwilę wjeżdża mu w zdanie ze swoimi pomysłami, że zróbmy jednak tak, 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 tak. Pingwinek znowu próbuje troszkę inaczej coś wytłumaczyć, no ale szczeniak tutaj w ogóle bez żadnego zahamowania mówi, że no święta według niego to są po to, żeby właśnie tych hamulców nie było. I jak to wygląda w praktyce? Nie chcę w tobie gasić ducha świątecznego, lecz przyznam ci, piesku, że zamiast wszystkiego wolałbym, by w rogu lub obok kominka stanęła jedynie zielona i na drugiej stronie, jak przerzucicie, maszyna do śniegu i elfów gromada, prawdziwy Mikołaj, co przez komin wpada. Wiecie, no właśnie tak wpada w słowo ten szczeniak naszemu spokojnemu pingwinkowi i tak to wygląda przez większość książki. Nie cieszą mnie wcale świąteczne nowinki. Chciałbym starej, dobrej, zielonej, wielkiej szklanej kuli, podsuwa od razu mu tutaj szczeniak. Tutaj oczywiście też wizja szczeniaka, jeżeli chodzi o jedzenie. 12 potraw, nie mniej, no bo po co się hamować. Nawet jeżeli już dojdzie nasz pingwinek do głosu, że chciałby kupić choinkę, to szczeniak ma od razu, proszę bardzo, jest milion choinek, z których możemy wybierać i nasz pingwin w końcu ma dosyć. No to jest właśnie ten przepis na katastrofę, o którym na początku wspomniałam. Zaczynają się na siebie gniewać, bo się nie mogą dogadać. Ale w końcu psiak zaczyna słuchać. Nie ma rady, lecz tym razem będę unikał przesady. Więc pingwin od razu zapomina o tym, że się złościł. I jakby sytuacja się odwraca. No dobra, no to mogą być te wszystkie takie dodatki, już okej. I cały taki miszmasz jest tutaj. I teraz pingwin zaczyna się rozkręcać. Ale piesek mówi, ej, stop, dobrze, wystarczy taka porządna, piękna, zielona, ozdobiona chociaż troszeczkę choinka. I ostatecznie na końcu dochodzą do wniosku, że najważniejszy jest ten wspólny czas, żeby byli razem. Nieważne, jaka to będzie choinka, czy jaka to będzie iluminacja, bo co jest najlepszą świąteczną ozdobą? Czas, gdy jesteś ze mną, a ja jestem z tobą. I na końcu jeszcze tej książki jest taki quiz, taka gra, gdzie są strzałki i są takie zdania, dzięki którym my możemy określić, czy my jesteśmy bardziej pingwinkiem, czy my jesteśmy w świątecznych klimatach bardziej tym
pieskiem i trzeba sobie odpowiedzieć na pewne pytania. Zacznij tutaj. Co wolałbyś zjeść na świąteczną kolację? Czy 4 starannie ułożone różyczki brokułu i idealnie wypieczonego indyka, czy może pieczone ziemniaczki z czymś pyszniutkim? I tutaj mamy nawet taki deser lodowy. I w zależności od tego, co odpowiemy, strzałki prowadzą nas dalej i dalej, aż w końcu dotrzemy do jednej z tych postaci. Więc ta historia jest trochę szalona, bardzo zwariowana, świetnie wydana i pięknie narysowana. I do tego jeszcze tam na końcu ma taki quiz, dzięki któremu my możemy z naszymi dziećmi porozmawiać o umiarze i o tym, co jest ważne w święta. I jest to podane w taki trochę inny, taki bardziej zwariowany, nieidealny sposób, chociaż właśnie rozmawiamy o idealnych świętach. Ciekawe, prawda? To co? Czytamy?